Jakie znaczenie dla zdrowia wcześniaka ma karmienie naturalne? No, kluczowe ma znaczenie, dlatego że trzeba pamiętać, że mleko mamy, mleko biologicznej mamy, jest lekarstwem dla takiego wcześniaka, dlatego że zawiera bardzo dużo immunoglobulin, zawiera bardzo dużo czynników takich jak oligosacharydy na przykład, które chronią układ pokarmowy i wszystko to, co wcześniaka może uchronić przed chorobami na dalszym etapie, jest zawarte właśnie w mleku mamy. Kluczowa jest oczywiście siara. Bardzo ważne jest, żeby tą siarę podawać od samego początku, nawet już po urodzeniu, dlatego że siarę podaje się do ust dziecka, na śluzówkę, do buzi. Siara zawiera o wiele więcej białka niż mleko matki, która urodziła w terminie. Wobec tego trzeba zadbać o to, żeby podawać na początku siarę, a później tak szybko jest, jak to jest możliwe, podawać mleko biologiczne, czyli mleko mamy. Oczywiście wiadomo, że w mleku mamy są również komórki macierzyste, które mają bardzo, bardzo kluczowe znaczenie dla jego zdrowia. Mleko naturalne, mleko mamy jest o wiele bardziej przyswajalne niż mleko sztuczne, niż mleko modyfikowane. I tak naprawdę, gdyby spojrzeć na skład nawet najlepiej dobranej mieszanki i mleka naturalnego, to jest o wiele, wiele więcej zawiera w sobie różnych substancji, które mają temu dziecku pomóc przetrwać najgorsze sytuacje. Wiadomo, że dzieci, które są karmione od samego początku, nawet wcześniaki, mlekiem mamy, mają o wiele mniejszą zachorowalność na choroby typowo wcześniacze, czyli na NEK, różnego rodzaju. NEK to jest martwicze zapalenie jelit. To jest choroba, z którą się bardzo dużo wcześniaków zmaga. Można powiedzieć, że to jest zmora oddziałów intensywnej terapii. I wiadomo już, i badania o tym mówią, że bardzo dużo wcześniaków albo w ogóle unika zachorowalności, albo dosyć łatwo i lekarze potrafią sobie różnego rodzaju farmakoterapią poradzić wtedy z taką przypadłością. Poza taką chorobą jak NEK jest bardzo dużo czynników wspomagających rozwój neurologiczny, jest bardzo dużo kwasów tłuszczowych typu omega-3 na przykład, które wspierają rozwój mózgu. Oczywiście retinopatia, nie należy zapomnieć o tej chorobie, bo to też mleko kobiece też wspiera. I niezachorowalność na te przypadki. Również oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, należy pamiętać, że to są też długoterminowe zalety, dlatego że dzieci, które szybciej nam wychodzą z różnych chorób albo wręcz zapadalność na nie jest niska, są również później zdrowszym społeczeństwem.